Trąbka. Już jest doskok tutaj, nie podpowiedział żaden z kolegów, że ma rywala za plecami. Odbiór stali, ruszają czwórką gospodarzy, wciąż Małecki, Prokic i gdzie jest piłka? W ramce, samobójcze trafienie. Tak to się wszystko kończy. Bartosz Szeliga pakuje piłkę do własnej bramki. Stal obejmuje prowadzenie. No właśnie, kluczowa była ta strata jednak Trąbki. Nikt nie podpowiedział mu z tyłu, że ma piłkarza. Patryk Małecki wyłuskał mu piłkę. Zobaczmy, to jest ten moment właśnie. Błyskawiczna od razu akcja, nie dali się ustawić, odbudować w obronie. Tu 4-2 w pewnym momencie było przewagi. To bardzo nieszczęśliwa, trzykrotnie chyba tutaj Szeliga prawą, lewą nogą, później jeszcze raz chyba na łączenie. Od Arnta właśnie w końcowej fazie. Zobaczmy, lewa noga, później jeszcze od bramkarza. No, mnóstwo pecha, ale też pecha takiego, może inaczej, może szczęścia Stali, na które Stal zapracowała, szczególnie właśnie swoją postawą w pierwszej połowie.